31 maja w Galerii Echo w Kielcach odbyła się piąta kolejka bilardowej Ekstraklasy. Czy zawodnikom z Dosanu Kielce uda się podtrzymać dobrą passę, nie przegrywając do tej pory ani jednego ligowego spotkania? Zobaczymy w tym programie. W pierwszym spotkaniu Dosan Kielce w składzie Radosław Babica, Tomasz Kapłan, Karol Skowerski i Michał Durkowski zmierzył się z zespołem Wodny Park Konsalnet Warszawa w składzie Mateusz Śniegocki, Wojciech Trajdos, Wojciech Szewczyk i Marek Derek. Trenerami zespołów są Marek Karlikowski i Tomasz Szewczyk. Prawo do pierwszego rozbicia wywalczyła drużyna z Kielc. Początek meczu wyglądał bardzo zachowawczo. Zawodnicy podejmowali próby ataku, które zawsze były podparte mocną asekuracją. Dopiero Mateusz Śniegocki swoim zagraniem zaskoczył wszystkich, lecz szansę na zwycięstwo w pierwszej partii zmarnował Marek Derek. Kielczanie bez żadnego problemu zdobywają swój pierwszy punkt. Pojedynek był bardzo wyrównany. Obie drużyny szły łeb w łeb. Dopiero od wyniku 4-3 gospodarze przejęli pełną kontrolę nad meczem. Do końca spotkania nie dali zbyt wielu szans swoim rywalom, zwyciężając pojedynek 12-4. Brak koncentracji chyba na początku. Wojtka dwie pomyłki, moja pomyłka i tak naprawdę kilka pomyłek w meczu do 5 i to już wynik tak naprawdę jest odzwierciedleniem tych pomyłek. No, walczymy do końca i liczymy na potknięcie Dosanu. My mamy wynik cały czas, oprócz tego meczu, bardzo dobry, więc walczymy dalej. No, ten mecz, szczerze mówiąc, wyszedł nam bardzo dobrze. Graliśmy bardzo dobrze od wyniku 4-2. Poza moim niewbiciem z rozbicia Billy na przykład, to chyba nie pomyliliśmy się ani razu. Jeżeli tak będziemy grać, no to myślę, że ten tytuł zdobędziemy. W drugim meczu Kielczanie zmierzyli się z drużyną LP Metal Fax Sokółka. To spotkanie przysporzyło kibicom, jak i zawodnikom, znacznie więcej emocji. Dosan był już na prowadzeniu, lecz Sokółczanie doprowadzili do wyniku 7-6. Trener drużyny Marek Karlikowski dokonał zmiany i za Karola Skowerskiego wszedł Michał Turkowski. To była decyzja, dzięki której Dosan zwyciężył swój pojedynek 12-7. Nic się nie zmieniło, to znaczy zmieniło się tyle, że na pewno nie będziemy mistrzem Polski, natomiast nadal walczymy o srebro. Myślę, że będziemy starali się w pozostałych meczach zaprezentować podobnie jak z duetem i mimo wszystko podobnie jak z Dosanem. Myślę, że to spokojnie powinno starczyć na medal. Ten mecz różnił się od tych poprzednich. Troszeczkę straciliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje na stole. To spowodowało, że musieliśmy podjąć taką decyzję, a nie inną. I to nie była moja decyzja tylko, że ja schodzę, tylko to była wspólna decyzja skonsultowana z trenerem i z całą piątką. Wszystkie drużyny oprócz nas mają porażki, więc są cztery kolejki do końca. I tak naprawdę może wszystko się zdarzyć, ten tytuł wicemistrzowski, mistrzowski tak naprawdę, bo tu już nie przesądzajmy, że wiadomo, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby zdobyć ten tytuł, ale jeszcze go nie zdobyliśmy, jeszcze długa droga. Dla nas to wspaniały dzień, dwa zwycięstwa z drużynami, które pretendują do tytułu mistrzowskiego. Gramy do końca, każdy rywal dla nas jest ważny, a o tym, czy będziemy się cieszyć z pierwszego miejsca, to dopiero możemy powiedzieć po ostatnim pojedynku z Bilard Studio Warszawa. Zobaczmy, jak wygląda tabela bilardowej Ekstraklasy. Niekwestionowanym liderem jest zespół Dosan Kielce. Na drugim miejscu ze stratą 2 punktów Konsalnet Wodny Park Warszawa. O trzecie miejsce trwa emocjonująca walka pomiędzy duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki a Metal Fach LP Sokółka. Tabelę zamyka UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszamy do śledzenia naszych relacji na tvsports.pl. Do zobaczenia już wkrótce.
Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego.